Dziś święto świętej Marii Magdaleny, 22 lipca. Dlatego Ewangelia z Jana, 20 rozdział, wiersz pierwszy, a potem od 11 do 18. Zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Ale żeby zobaczyć kamień odsunięty od grobu, trzeba pójść w to miejsce, które do tej pory wydawało się miejscem kaźni, miejscem śmierci. Dla Marii Magdaleny to miejsce właśnie takim było. Zastanawiała się, kto jej odsunie kamień od grobu. Ale nie tylko myślała o tym, kto to zrobi, ale sama poszła tam, myśląc sobie, że może rzeczywiście ktoś będzie jej w stanie pomóc. Nie myślała zupełnie o tym, że ten kamień zostanie odsunięty, ale nawet nie tyle przez samego pana Jezusa, który wyszedł z grobu, bo on nie wyszedł tą drogą. On wyszedł inną drogą, a kamień odsunięty od grobu miał tylko pokazać to, że Jezusa tam nie ma, że grób jest pusty. Drodzy, w każdej sytuacji, w której będziemy z Jezusem, nawet gdyby został zasunięty ogromny kamień na nasz grób, jesteśmy w stanie wyjść inną drogą, bo Jezus zna taką drogę. Zaufajmy mu. A On sam będzie działał. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.